To, kochanie, jest piękna historia o okręcie podwodnym, o RPO-rze i o dzielnych Polakach. Zdrada! Zostaliśmy bezprawnie internowani. Rozbroili stany, zabrali mapy i dzienniki nawiedzenia. Nie daj Bóg! Nie podamy się, musimy uciekać! Przeciąć kable oświetlające statek, aby zwolnić wartowników. Przeciąć ciumy, oba motory. Cała naprzód! I udało mi się? Tak, Ani. To byli prawdziwi bohaterowie, dla których, tak jak dla każdego Polaka, Bóg, honor i ojczyzna to najważniejsze wartości. Jestem dumna, że jestem Polką.